Gwara to język serca, uważa Magdalena Wanot-Misztura, językoznawca i prezes Fundacji Języka Polskiego. Do Suwałk zjechali językoznawcy z całego kraju, by wziąć udział w 10. jubileuszowej konferencji naukowej, odbywającej się pod hasłem Język wśród ludzi, człowiek w języku. Pierwsze spotkanie trwającego od dekady cyklu Dialog Pokoleń było dziełem wybitnej językoznawczyni, dialektolożki i polonistki profesor Barbary Falińskiej, która większość swego życia zawodowego poświęciła badaniom polskich gwar. Nie bez powodu jesteśmy w Suwałkach. Suwałki to było takie miejsce, w którym zaczął się dialog pokoleń, w którym zostały osoby, które uczestniczyły w tym projekcie. Zostały osoby, które w dalszym ciągu współpracują z nami. Przez kilka najbliższych dni eksperci będą dzielić się spostrzeżeniami i wynikami swych badań językowych. Materiału do badań nad gwarą Suwalszczyzny w dużej mierze dostarczyli uczniowie, których zaproszono do udziału w projekcie. Zadaniem młodych ludzi było zebranie materiałów źródłowych. Czerpali je z wywiadów, rozmów, opowieści swych przodków. Nierzadko rejestrowali i przekazywali wraz z obszerną dokumentacją naukowcom. Materiału stanowiącego niezwykle bogate źródło bezcennych dla językoznawców informacji, słów, zwrotów, związków frazeologicznych był ogrom. Językoznawcy opracowują te materiały i powstają serię książek. W ciągu tych 10 lat wydaliśmy sporo materiałów opracowanych przez językoznawców, między innymi 4 tomy, ja mam tutaj ze sobą tylko 2, 4 tomy pod tytułem Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym, opracowane przez panią profesor Barbarę Falińską, nieżyjącą już, która tutaj 10 lat temu w tym miejscu siedziała i otwierała tę konferencję. Także proszę państwa, przejmujemy pałeczkę. No i mam nadzieję, że sprostamy wyzwaniu. 2 tomy przywiozłam, a nie 4, bo 2 są poświęcone byłemu województwu suwalskiemu. To jest tom poświęcony rolnictwu, 1, i 2 poświęcony pożywieniu. W wydaniu obu tych tomów bardzo nam pomagało Starostwo Powiatowe w Suwałkach, a także pomagało nam w wydaniu 2 tomów, z których tylko jeden mam. A dlaczego mam tylko jeden? Ponieważ nie zachował się 2 nawet w bibliotekach. Rozszedł się natychmiast. Uniwersytety zachodnie piszą do nas, żeby przysyłać im książki. No i nieopatrznie rozesłaliśmy za dużo. Zdumiewa zainteresowanie tymi publikacjami, ale też zaskakuje to, że nikt do tej pory nie pokusił się o wznowienie nakładów. Wszak są one wynikiem olbrzymiej pracy i źródłem niecodziennej wiedzy o nas samych. Zdaniem profesor Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej badania nad językiem niosą niezwykłą wartość dla każdego z nas. W języku zachowuje się taka wizja świata, językowy obraz świata, wartości. Te wartości, które dawniej były w języku polskim, one zachowały się w słowach, które odchodzą. Jeżeli nie uratujemy tych słów, nie uratujemy tego, co się za nimi kryło, nie uratujemy pewnych wartości, pewnych zwyczajów, pewnych relacji międzyludzkich, a one są niezwykle ważne, ponieważ decydują o istocie narodu, decydują o świadomości narodowej, decydują o tym, dlaczego my Polacy jednak jesteśmy trochę inni niż inne narody. Kiedyś ktoś tak ładnie powiedział, że w momencie, kiedy ginie język, ginie cały świat. Bo rzeczywiście w języku jest zachowany świat, który otacza tych, którzy tym językiem mówią. No i państwo doskonale wiedzą, że mamy tych języków bardzo dużo na świecie, kilka tysięcy, ale codziennie ileś języków ginie. Dlaczego? Dlatego, że umierają ostatni użytkownicy tego języka. Język jest nieodłączną częścią życia i kultury, która stanowi o tożsamości każdego człowieka. Nasz ojczysty język należy do tych najtrudniejszych na świecie, nie tylko z powodu jego specyficznej fonetyki, ale również niezwykle bogatego słownictwa. Dlatego ratujmy, co się da uratować.
te wszystkie nazwy grzybów, nazwy potraw, nazwy zwyczajów, nazwy relacji międzyludzkich, nazwy sprzętów, jeśli tego nie uratujemy, to będziemy odarci z pewnej części kultury, a zwłaszcza z pewnych wartości, które jednak my, Polacy, mamy w swojej świadomości, a nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że mamy je dlatego, że one tkwią w języku. Że dlatego, że mamy w języku pewne słowa, pewne związki frazeologiczne, to mamy jednocześnie pewne zjawiska. Zjawiska, których nie mają inne narody. Ja już nie będę dawać przykładu, ale zwykle studentom mówię o tym, że jest taki czasownik milczeć, który my mamy, a w języku angielskim go nie ma. Proszę Państwa, milczeć to znaczy nie mówić wtedy, kiedy się oczekuje mówienia. To nie jest to samo, co być cicho. No i proszę Państwa, czy to znaczy, że w innych językach, których nie ma tego czasownika, użytkownicy tego języka nie rozumieją, co to znaczy nie mówić wtedy, kiedy się oczekuje mówienia? Oni to wiedzą, ale nie ma tego w języku i w związku z tym nie istnieje to w świadomości, a w naszej świadomości istnieje. I w związku z tym mamy takie zjawisko jak milczenie. No już nie mówię o kolorze cielistym. Kolor cielisty taki jak ciało, ale na ten temat można by wiele mówić. To nasze bogactwo językowe zaskakuje inne narody. Badaczy skłania do szukania źródeł, a współczesnych użytkowników skłania do tworzenia kolejnych słów czy zwrotów. Znajomość gwary, regionalizmów i dialektów oraz ich stosowanie nie wiedzie do językowego puryzmu. Wręcz przeciwnie, prowadzi do nieuniknionej ewolucji. Nie można w ogóle mówić o czymś takim jak puryzm językowy, bo to jest ingerencja w język. Język jest takim tworem, który jest w nas, który się sam rozwija. Znów podam przykład. My w tej chwili nie wymawiamy takiego ły przedniojęzykowo-zębowego, które przez długi czas, no jeśli oglądamy filmy przedwojenne, przez długi czas było w języku naszych przodków. Po wojnie nagle zaczęło znikać. Ratowano sztucznie tak w duchu puryzmu językowego. Było tak zwane ły aktorskie, prawda? Aktorów uczono, żeby wymawiać. Ale język nie poddał się. Uznał, że przyszedł moment na zmianę. Należy zamiast ły przedniojęzykowo-zębowego wymawiać takie unie zgłoskotwórcze. I ono wcale nie jest łatwiejsze do wymówienia, ono jest trudniejsze, ale zmieniło się. No w związku z tym nie możemy ingerować w język. Nie możemy mówić, że nie należy czegoś mówić, bo nie można. I taki język zrobi swoje, bo my jesteśmy użytkownikami języka i w gruncie rzeczy jest w nas coś takiego, co każe nam podążać za tendencjami rozwojowymi. Za pewnymi zmianami, których nie zatrzymamy. One są gdzieś w naszej świadomości. Mamy na przykład taką tendencję do analityzacji. Zamiast takich przypadków, no, rzeczowników w jakimś przypadku, używamy wyrażeń przyimkowych. Kiedyś mówiło się zginąć mieczem, dziś mówi się zginąć od miecza. Ja jeszcze w dzieciństwie mówiłam tylko przejść ulicę. Trzeba przejść ulicę Matejki i pójść gdzieś tam. Dzisiaj wszyscy mówią przejść przez ulicę Matejki, a jeśli mówimy przejść ulicę, to myślimy o przechodzeniu wzdłuż. Język się zmienia i my te zmiany mamy w sobie, dlatego nie należy być purystą w żadnym wypadku. Ale nie należy też za bardzo pozwalać na dowolność, bo się nie dogadamy.